Buongiorno, buongiorno. Mamy 25 dzień sierpnia 2018 rok. Przystań Tronceto w Wenecji. Przybyliśmy tutaj z Itaką na trasę pod tytułem Kraina Jezior i Gór. Objazd zaczynamy od Wenecji, a konkretnie od jednej z wysepek znajdujących się na weneckiej lagunie. Tym stateczkiem płyniemy na wyspę Murano. Wyspa Świętego Michała w drodze do Murano. Dopływamy do Murano. W czasach świetności Imperium Weneckiego produkcja szkła była owiana wielką tajemnicą. 10 euro. 10 euro. Nie ma problemu. Ok. Prendetemi con i colati, vengono messi in fuoco per 10 ore.
galerii i sklepik, gdzie mają. Po procedurze pokazu wytwarzania tych cudów ze szkła można zobaczyć produkty w sklepie fabrycznym. Produkcję szkła na wyspę Murano przeniesiono z miasta jeszcze w 1290 roku. Powody tej przeprowadzki były dwa. Po pierwsze, łatwiej było chronić na izolowanej wyspie tajemnice, a po drugie, produkcja groziła często w mieście, w stolicy Wenecji, pożarami, które nader często wybuchały wówczas. I odpływamy z wyspy Murano w kierunku kolorowej Burano. Widać doskonale, cała ta laguna jest względnie płytka. Dopływamy do wyspy rybaków weneckich Burano. Wyspa słynie z setek małych, kolorowych, pastelowych domków. Kiedy byłem w Wenecji 26 lat temu, lał wówczas deszcz. No i niestety na Burano mamy z tym samym do czynienia. A wieża tego kościoła na Burano jako żywo jest krzywa. Burano jest pełne przepięknych, kolorowych domków. Całość wyspy pocięta jest kanałami. Ale leje jak z wiadły. No mamy 5 minut, przestało padać. Ale miejsce, trzeba przyznać, jest urocze. Inną specjalnością mieszkańców tej wyspy są koronki. Kiedy mężczyźni wypływali na połów, kobiety dziergały z nudów koronki. Przez setki lat te wyroby zyskały europejską renomę. Okazuje się również, że przez setki lat ludzie, którzy zarządzają tym miastem, zarządzają również rodzajem kolorów, na jakie
rybacy malowali swoje domki. Nie powinny zasadniczo się te kolory powtarzać. Uliczki Burano są pełne knajpek, kawiarenek i pizzerii. Burano zamieszkiwane jest przez około 4000 rdzennych mieszkańców. No i znowu zaczyna padać. Jest to miejsce pełne luksusowych sklepów i mniej luksusowych sklepików. Miasteczko posiekane jest takimi maleńkimi, wąskimi uliczkami. Stąd doskonale widać tą krzywą Campanile. Jesteśmy na centralnym placu przed kościołem na wyspie Burano. Za chwilę odjeżdżamy w kierunku placu Świętego Marka w Wenecji. Tym kanałem wypływa się na wody laguny. A to jeszcze jedna z odnóg kanałów na Burano. Baranello, Baldassare Galuppi, w centrum miasteczka. Pomnik tej postaci, zapewne historycznej dla Włochów. I odpływamy z Burano w kierunku Wenecji.
zaczęło lać. Z powrotem w Wenecji. To się przypomina, wiesz? Co tam ta chmura, no, że ona już poszła, nie? Rumaki, bzypa, zrabowane w XIII wieku z Konstantynopola przez wyprawę krzyżową notabene. No to, co się dzieje na placu Świętego Marka, to przechodzi wszelkie wyobrażenie. Podążamy w kierunku najsłynniejszego mostu weneckiego, Rialto. I tu jesteśmy przy moście Rialto. Jedyny kamienny most w Wenecji. Najdroższe sklepiki na moście Rialto. I krążąc uliczkami starej Wenecji, dochodzimy nieuchronnie do placu Świętego Marka. Fasada Pałacu Dożu. I to słynny most Westchnień. Nazwa nie pochodzi wcale od westchnienia zakochanego wenecjanina, ale od skazańca, który idąc na długoletnie więzienie lub pod szafot
zdychał za wolnością, za piękną Wenecją. Historia Wenecji rozpoczęła się gdzieś w VI wieku naszej ery, już po upadku cesarstwa rzymskiego, zachodniego. Uciekinierzy rzymscy pod wpływem naporu barbarzyńców z północy Europy uciekli w te rejony, licząc, że tutaj znajdą spokój, a wandalowie dadzą im odetchnąć. Spokoju, ponieważ teren jest tutaj trudny. Po kilkuset latach na wodzie, a właściwie na palach wbijanych w wodę na terenie Laguny Przymorskiej rozwinęło się niesamowicie bogate i ekspansywne państwo weneckie. Praktycznie na całym terenie basenu Morza Śródziemnego można spotkać dziedzictwo ich wielkiej kultury. Na nabrzeżu monumentalny pomnik króla Wiktora Emanuela. Po południu na szczęście przejaśniło się. Ten piękny barokowy kościół jest pod wezwaniem świętego Zachariasza. Wenecjanie nawet w XVI wieku pokonali sułtanów tureckich pod Lepanto. Natomiast Republika Wenecka ostatecznie padła pod ciosami cesarza Napoleona w XVIII wieku. Do Wenecji przypływa dziennie kilka takich pływających miast. Jest to wysoce kontrowersyjne, bo podobno te gigantyczne wycieczkowce wzbudzają taką falę, że niszczy ona stare zabudowania weneckie. Ilość turystów na tym nabrzeżu jest wprost niewyobrażalna. Tam się mieści około 5000 pasażerów. Pływający wieżowiec. I na zakończenie spotkania z Wenecją płyniemy kanałem w stronę mostu Rialto. Płyniemy oczywiście kanałem wielkim, Canale Grande. Po obu stronach kanału pałace, domy bogatych Wenecjan, a dzisiaj bardzo, bardzo drogie
apartamenty. Ale czy chciałbym tu mieszkać? No naprawdę nie jestem tego pewien. Może na jakiś tydzień, zwłaszcza w czasie karnawału. Mimo wszystko to miasto jest cholernie męczące. Jak to się wszystko na tym trzyma? Te bale wbite w morze podobno ulegają procesowi kalcyfikacji, kamienieją. Ho usato una metafora, ho capito quello che dici. Zbliżamy się do tego słynnego kamiennego mostu Rialto, przerzuconego przez brzegi kanału Wielkiego. Za chwilę przepłyniemy pod tym słynnym mostem. Collegato col sassametro e devi mettere, devi accendere il cagaglio là. Giustamente mi conviene andare via da Santo. È Roger. Pałac za pałacem. Płyniemy wprawdzie główną arterią tego miasta, w którym nie ma samochodów. Wszystko odbywa się na powierzchni wody. Hotele, restauracje, kolejne mosty. Tu już wpływamy w nowsze rejony Wenecji. Cześć,
mamy tutaj już dworzec kolejowy, jakieś autobusy. To znak, że zbliżamy się do parkingu i do naszego autobusu, którym udamy się jutro do Werony. I mamy tutaj już dworzec kolejowy zakończony. W rezultacie zakończony szczęśliwie. Zaczyna kropić deszcz, ale to, co zamierzałem zobaczyć i utrwalić na karcie, chyba się udało.